witam serdecznie. 17 marca, czyli dzień Świętego Patryka. Dzień wolny od pracy. Idziemy zobaczyć, co dzieje się w Cork, jak Irlandczycy obchodzą swoje święto. Mam nadzieję, że zdążę na paradę i że ustawię się w jakimś fajnym miejscu, no bo warto jest zobaczyć to, co tutaj się za chwilę będzie działo. Głównym symbolem święta Świętego Patryka jest liśna koniczyna, szamrok, która jest także jednym z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią. Według legendy o Świętym Patryku wykorzystał on tę roślinę, aby wyjaśnić pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Świętej Trójcy. Atrybutami Świętego Patryka są również węże, które według innej legendy przepędził z Irlandii. Święty nazywany jest apostołem Irlandii. Jego postać została spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych przez irlandzkich emigrantów. 17 marca jest dniem śmierci Świętego Patryka, stąd tego dnia co roku wspomina się jego życie i dokonania. Znajomi mówią, że to już cała armia właśnie przeszła. Także z obroną tego państwa lichutko. Najważniejsze w takiej paradzie jest to, żeby dobrze się ustawić, stać i czekać na kolejne prezentacje. Nie łazić tak jak ja. A tam za mną trybuna honorowa dla wszystkich oficjeli. Małe sprostowanie, na trybunie honorowej siedzą dzieci ze szpitala, ciężko chore z dziecięcego szpitala, a nie jacyś oficjele. i proszę. Rowerowe świry są wszędzie. Czy to był klasyczny smok z AliExpress? Mógł to być on. Najważniejszą tradycją obchodów Dnia Świętego Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń. Ja mam dzisiaj zielone spodnie i zielone gacie, także w tradycji. Zaczęło padać i ludzie się zaczynają przerzedzać. Uciekają przed deszczem. Mi się wydaje, że to taki przejściowy. Ale ci Latynosi to naprawdę konkretny naród. Muzyczka gra, pada jak cholera, a oni dalej tańczą, uśmiechnięci. Bardzo gorące narody tam są. A teraz widać nadciąga jakiś konkret. Konkretna ekspozycja. podróże pana Kleksa. Ale nadciąga znowu coś grubego. O. I to koniec po paradzie. Teraz każdy szanujący się mieszkaniec Irlandii leci do pubów napić się. Ja natomiast idę coś zjeść. Jestem cholernie głodny. Zgłodniałem, patrząc na te wszystkie. Taka parada sprawia, że człowiek głodnieje. Cholernie głodnieje. Tego można było się spodziewać, wszędzie pełno ludzi, zarówno w pubach, jak i we wszystkich jadłodajniach, także nie wiem, czy się uda coś zjeść. Może się uda. Dwa największe puby tutaj w Cork, mega odlegane. Za mną właśnie kolejka do jednego z nich, także wszędzie trzeba czekać, tego nie przewidziałem. A tu na koniec jeszcze z cyklu lubimy murale, takie cudo. Na jednym z domów. Ładny. I to by było na tyle w tym odcinku. Nie udało mi się nic zjeść. Udało mi się załatwić tylko kawkę. Stałem 20 minut po jedzeniu, kolejka się nawet nie ruszyła. W korkowskich dokach znalazłem fajne miejsce. Marina Market. I idziemy zobaczyć, bo widzę, że tutaj można coś dobrze zjeść. Marina Market, może nie w centrum, ale tak jak już mówiłem, w korkowskich w korkowskich dokach, no znalazłem swoje miejsce, gdzie zjem swojego dzisiejszego street fooda, irlandzkiego street fooda. Wybrałem sobie fish and chips, czyli irlandzka tradycja, nie pakowane w gazecie, ale fajnie zapakowane w takim pudełku imitującym gazetę. Także wyspiarska tradycja, a że dzisiaj święto wyspiarskie, święto Irlandczyków, zjemy sobie zaraz fish and chips. Z tego miejsca chciałem się z wami pożegnać, dziękuję. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Dziękuję, że byliście ze mną na paradzie. Parada, można powiedzieć, udana. Fajne ekspozycje. Była to pierwsza parada po 2 latach tych pandemicznych. Irlandia się otworzyła w końcu i można było przejść tą paradą i zobaczyć ją. Także oby nigdy więcej zakazów i wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę.